Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj na pierwsze wrażenie i test na żywo. Akwarel, który kupiłam sobie niedawno. Mówiłam Wam o nich w tym filmie, gdzieś tam będzie na górze odnośnik. Zapraszam na tamten film. I dzisiaj chciałabym je sprawdzić i zobaczyć, czym to się je, co to warte i czy pieniądze, które na nie wydajemy, ponieważ akwarelki są bardzo drogie, czy to jest warte swojej ceny. A może będzie jakiś, Amerykanie mówią dup, czyli zamiennik. Czy osiągniemy efekt czymś innym? Dzisiaj o tym. To są akwarele firmy Schmincke, niemiecka marka, bardzo, bardzo stara, bardzo znana, na całym świecie się rozprzestrzeniła. No i są bardzo chwalone te akwarele. Zwłaszcza seria Horodam, czyli tak zwana ta profesjonalna. Tu mamy pudełeczko. 5 kolorów. W pudełeczku, na pudełeczku mamy oznaczone wszystkie kolory z nazwami, z tym jak wyglądają. Tutaj zrobiłam już, żeby nie przedłużać, bo ostatnio za długie te filmy Wam robię, żeby nie przedłużać, zrobiłam na papierze taki teścik, jak wyglądają kolory. Uważam, że są absolutnie piękne. I tak sobie myślę, że warto mieć chociaż jedną, sztuk jeden, taką akwarelę w zbiorach. Dlatego, że to jak one granulują, to po prostu poezja. I to nie jest, wiecie, takie, jak to powiedzieć, to nie jest takie chamskie granulowanie. To nie są kropy nawalone, że ci się zbiera ten pigment w jednym miejscu i koniec, już nic nie zrobisz. On tak cudownie, jak gdyby miejscami. Później ma znowu nic, później znowu jakieś miejsce granulujące. No absolutnie uważam, że są że są przepiękne. No i zapraszam na małe malowanko. Zrobię coś dla Was. No dla siebie też, no nie ukrywam. Więc zabieramy się do roboty. Zapraszam.
ponieważ jak sprzedawcy zauważyli, że to ma wzięcie, to ceny natychmiast poszybowały w górę. I nie dlatego, że szminkę podrożyło produkty, tylko dlatego, że sprzedawcy się zorientowali, że to ma wzięcie. No i ceny od razu pyk, 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 pyk. Ja za to dałam tam 189 zł bodajże, za to pudełeczko. Także no, tak to wygląda cenowo. Dużo bardziej opłaca się kupić dużą tubkę. Jedną dużą tubkę, bo duże tubki u nas w Polsce są po 88 zł bodajże widziałam. To jest to. No i jeszcze jedną akwarelkę popełniłam. Janiołeczki. Janiołeczek się błyszczy, błyska. Ale tutaj całe tło, to wszystko tu wkoło było zrobione właśnie, to ta jej kieca, jej albo jego, kieca była zrobiona właśnie tym granulującym cudem. Myślę, że fajne efekty można uzyskiwać. Warto sobie zafundować. Mnie się bardzo produkt podoba. No i to chyba by było na tyle. Polecam się na przyszłość jak zawsze. Bardzo będę wdzięczna za wszystkie wasze łapeczki, komentarze, za wszystkie wasze polubienia. I oczywiście, no piszcie tam, no piszcie. No. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję wam serdecznie. Do miłego, do zobaczenia. Buziaczki. Pa, 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 pa.